Witajcie, z tej strony Railman. Chciałem dzisiaj zrobić dokończenie tej historyjki o pisaniu książki, żeby to już domknąć, bo Ody dzisiaj ma ostatni dzień izolacji, ale przeszkodziła mi w tym taka wiadomość, która pojawiła się właśnie na YouTubie oraz kilka dni temu pojawiły się pierwsze, mimo że ustawa jest z sierpnia zeszłego roku, pojawiły się pierwsze informacje na ten temat. Jeżeli świadczymy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a właśnie usługę dostarczania wideo polegającym na publicznym udostępnianiu audycji audiowizualnych na podstawie katalogu i katalog. Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz dostawcy platform udostępniania wideo prowadzący działalność w dniu 1 listopada do dzisiaj, tak, do 1 lutego są zobowiązani do zgłoszenia usług do wykazu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Teraz co dla nich to są audiowizualne usługi medialne na żądanie? Po spełnieniu kryteriów za audiowizualne usługi medialne na żądanie mogą być uznane usługi świadczone przy wykorzystaniu platform do udostępniania wideo, na przykład przez kanały na YouTubie, czyli na przykład kanał Railman, tak? Kanał Odyn, Odyńce. Słuchajcie, ogólnie wygląda na to, że każda osoba, która ma kanał na YouTube i prowadzi działalność gospodarczą, musi się zarejestrować w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Ponieważ, nie wiem, jestem telewizją od jutra, tak? No bo do dzisiaj jest obowiązek, tak? Do dzisiejszego dnia niby według tego, nie wiem, rozporządzenia, ustawy, nieważne, wiecie jak to w Polsce jest. Czasem pokaz slajdów to jest prawo, także nie wiem co ja mam robić, nikt do końca tego nie rozumie. Słuchajcie, na ten moment jestem tak zdenerwowany, nie chce mi się robić tego filmu, przeczytałem tą ustawę, znaczy to rozporządzenie, nie wiem co to nawet jest. Generalnie o tym się dopiero mówi od 3 dni, a uchwalano to około października, nie wiem czy wtedy nie było tych ważnych protestów, ważnych sprawach, gdzie ludzie masowo wychodzą, jak się chcą pokłócić. Natomiast no właśnie w takich okazjach ludzie to wykorzystują, ci, którzy tworzą prawo, żeby zrobić coś, co nawet nikt nie zauważy. Media zresztą po co miałyby o tym pisać, jak ich to w sumie no, nie do końca może dotyczy, chociaż ciężko mi w tej chwili powiedzieć, czy aż tak bardzo, to na pewno głównych mediów nie, no bo oni są w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Najlepiej może, nie wiem, to co kiedyś gość kanału sportowego, chyba jakiś kandydat na prezydenta powiedział, zróbmy Menelowe Plus i zostańmy wszyscy menelami w tym kraju, bo no tak się nie da pracować. I ja myślę, że najlepiej będzie, dobrze, że mój kanał może jest i bardzo mały, żeby po prostu to zignorować i pokazać im, że nie mogą sobie na wszystko pozwolić. W każdym razie ja idę teraz się zastanowić nad sensem swojego życia, a Wam życzę udanego wieczoru.